Wszystko działo się w nocy na polkowickim osiedlu Hubala. Mężczyzna, wracając z pracy, został zaatakowany przez dwóch młodych ludzi. Używając siły fizycznej, próbowali wyrwać mu torbę z zawartością dokumentów, portfela i telefonu komórkowego. Mężczyzna zdołał się obronić, wezwał policję. Jednego ze sprawców zatrzymano po pościgu, drugiego na podstawie nagrania z monitoringu, Które zarejestrował wyżej wymienione zdarzenie. Polkowice to miasto monitorowane, jednak oko kamery nie sięga w każdy zakątek. Według mieszkańców z tym bezpieczeństwem bywa różnie. Bezpiecznie to już teraz w Polsce nigdzie nie ma. Kiedyś można było nocami chodzić, nie trzeba było policji, a teraz trzeba po prostu uważać. Nie? Polkowice są bardzo obstawione policją, także nie jest źle, ale w nocy można zarobić. W nocy to nie chodzę, ale raczej tak. Wydaje mi się, że jest bezpiecznie. Młodzi polkowiczanie usłyszeli zarzut usiłowania rozboju. Grozi za to do 12 lat więzienia.